Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Śpiewamy, radujemy się w te święta wielkanocne. Każde święta w wymiarze chrześcijańskim mają aspekt różnorodny. Można na nie patrzeć jako na wyraz tradycji, ujawnienie kultury, zwyczajów, okazja do zbliżenia między ludźmi, ale byłby to zawsze wymiar niepełny, bo to, co najważniejsze, to, że do tych świąt próbujmy podchodzić z wiarą i wejść w tę tajemnicę. Tajemnicę śmierci, męki i zmartwychwstania Chrystusa. Bo bez tego wymiaru wiary odrzemy, pozbawimy tę wielką prawdę zbawczą z tego, co najważniejsze. Święta wielkanocne przeżywa się na tyle głęboko, na ile przeżyło się misterium paschalne, to triduum paschalne. Na ile przeżyliśmy fakt, że Chrystus umiera, cierpi ze względu na każdego z nas. Że to, co się tam wydarzyło na Kalwarii, to się wydarzyło ze względu na mnie. Ja także mam swoje miejsce w tych ranach chrystusowych i w tym zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela. Życzę wszystkim wierzącym, żebyśmy te święta mogli przeżywać ku pogłębieniu wiary, żeby uradował nas fakt zwycięstwa Chrystusa nad złem, nad grzechem, że w nas samych to zwycięstwo może się dzięki Jego pomocy dokonywać i dokonuje, ilekroć w sumieniu własnym stwierdzamy, że warto być lepszym, życzliwszym, że warto być wierniejszym Panu Bogu. Oddalonym i szukającym prawdy o zbawieniu, szukającym wiary, szukającym kontaktu z Bogiem, życzę całym sercem, żebyśmy potrafili sobie wzajemnie pomagać na tej drodze odnalezienia Chrystusa, jak odnalazły Go niewiasty przy pustym grobie, jak rozpoznali Go po zmartwychwstaniu dwaj uczniowie przerażeni tym, co się wydarzyło w Wielki Piątek i uciekający z Jerozolimy prześladującej Chrystusa i Jego najbliższych uczniów, ale po całodniowej wędrówce, po trudzie dyskusji, rozmowy, uczniowie rozpoznają Chrystusa w Emaus. Rozpoznają Go przy łamaniu chleba. Rozpoznają Go zatem we wspólnej modlitwie. I niechże tej modlitwy będzie więcej za siebie wzajemnie, a także tego podrywania serca i myśli i nadziei do Pana Boga. Życzę wszystkim, żeby ta nadzieja przez te święta Zmartwychwstania Pańskiego mogła okrzepnąć w sercach tych młodych i w tych starszych, bo każdy przed Bogiem jest człowiekiem szans, jest człowiekiem nadziei. Każdy z nas ma jakiś plan, ma jakieś miejsce, które nam Bóg wyznaczył. Próbujmy je przeżywać jak najpiękniej, jak najradośniej. Ojczyźnie naszej życzę ludzi oddanych, wiernych, bezinteresownych, którzy potrafią służyć całym sercem i całym wyposażeniem swego umysłu i swej dobrej woli. Wszystkim opuszczonym, chorym, emigrantom życzę, żeby przypomnieli sobie to piękno bliskości rodziny, bliskich ludzi, to piękno listu otrzymanego i wysyłanego do najbliższych, ale także to niepowtarzalne piękno bliskości Pana Boga, którego nie tylko my szukamy, ale pamiętajmy, że i On nas szuka. Nie tylko nam zależy na tym kontakcie z Nim, na kontakcie zbawczym, nadziei zbawienia, ale i Jemu na tym zależy. A zatem niech te święta będą odkryciem radości, bliskości drugiego człowieka i bliskości Chrystusa Zmartwychwstałego. Błogosławionych, radosnych świąt wielkanocnych życzę.